może coś zrobić. Włączam komputer, a nic nie chce chodzić. Wszystko na mula zawiesza się. Czemu właśnie teraz spotkało to mnie? System odpala się ponad 3 minuty. Mój komputer chyba jest zepsuty. Znów będę musiał wpisać format C. Wszystkie moje pliki pójdą pierdolić się. Jebany system ciągle się psuje. Kto go wymyślił? Pierdolone chuje. Siądź wygodnie, zrelaksuj się. System Windows instaluje właśnie się. Kopiowanie plików wykonano 0%. To jest koszmar, który śni mi się w nocy. Siedzę i czekam, w ekran gapię się. Pasek postępu nie posuwa się. Chyba minęła już godzina cała. Doszło do 100%, a i tak nie działa. Instalacji. O dziwo, przebieg bez komplikacji. System już działa, stabilnie pracuje. Nic się nie zawiesza i nic się nie psuje. Włączam komputer, głowa już nie boli. Niedługo i tak pewnie to się spierdoli. Bardzo długo trwa instalowanie. System, sterowniki, oprogramowanie. Muszę na to tracić swój cenny czas. Lecz wiem, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. Nie ostatni raz. Nie ostatni raz. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się. System Windows instaluje właśnie się. Kopiowanie plików wykonano 0%. To jest koszmar, który śni mi się w nocy. Siedzę i czekam, w ekran gapię się. Pasek postępu nie posuwa się. Chyba minęła już godzina cała. Doszło do 100%, a i tak nie działa. A i tak nie działa. A i tak nie działa.